Kiedy jako klient cieszę się, że dzwoni sprzedawca. Odbieram ten telefon z radością. Czekałem na ten telefon. Wytęskniony telefon. Są takie sytuacje. Skąd w ogóle taki dylemat? Dlaczego taki odcinek z takim pytaniem? Bo to jest odcinek dla sił sprzedażowych. To jest dla ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą, a szczególnie jeżeli należysz do tych osób, które mówią, ale to jest poniżej mojej godności, żeby do kogoś dzwonić i żebrać o sprzedaż. Ja się nie będę zniżał i nie będę dzwonił do klienta. Tak. Bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby się zniżać i żeby żebrać, tylko chodzi o to, żeby pomagać i rozwiązywać problemy. I zaraz sobie o tym powiemy. Powiemy o tym, w jakich sytuacjach klient się cieszy i jak doprowadzić do tego, żeby klient się cieszył z naszego telefonu. A powiem o tym ja, czyli Bernard Fruga, tutaj na stronie fruga.net. Nieco więcej o mnie, jestem trenerem zarządzania, pracuję między innymi też z siłami sprzedażowymi, z szefami sprzedaży, ale do rzeczy. Po pierwsze, cieszę się, że dzwoni sprzedawca, gdy czekałem na ten telefon. Gdy znajomy mówił, słuchaj, wiesz co, polecę ci, jest taki świetny doradca, on do ciebie zadzwoni, ci twoją sprawę wyjaśni. Albo napisałem na jakimś formularzu rejestracyjnym w jakiejś firmie prośbę o kontakt do mnie i czekam na ten kontakt. I dzwoni ta osoba. Dzień dobry, dzwonię z firmy tej i tej, nazywam się tak a tak. Fajnie, że pani dzwoni. Czekałem na pani telefon. Cieszę się, że pani dzwoni. To jest ta sytuacja. O, możesz powiedzieć, o, wymarzona. Gdybym ja miał takie sytuacje, no to co musisz zrobić, żeby mieć takie sytuacje? Musisz prosić o referencję, musisz prosić o rekomendacje. Prosisz swoich klientów o to, żeby mówili innym to, jakie usługi, jakie rozwiązania, jakie produkty dostarczyłeś i żeby te inne osoby, które mają podobną sytuację, prosiły o twój kontakt. I wtedy większość telefonów, które będziesz wykonywać, będzie do osób, które czekają na twój telefon. Panie Bernardzie, dziękuję, że pan dzwoni. Dziękuję, że pan znalazł czas, żeby do mnie zadzwonić. To tego typu rozmowy są najpiękniejsze w sprzedaży. Kolejna sytuacja. No to jest sytuacja już dla wytrawnych graczy, szczególnie dla osób, które mają bardzo dobrą znajomość produktu i potrafią dobrze odczytywać problemy klienta. To jest sytuacja, gdy jako klient mam problem. Mam problem, a właściwie widzę jakąś uciążliwość, nawet nie wiem, w którą stronę szukać rozwiązania. I dzwoni ktoś, kto dokona dobrej analizy moich potrzeb. Ale to musi być ktoś, komu ufam. Wiem, że ten ktoś w sposób zobiektywizowany i szczery pochyli się nad moją sytuacją, rozpozna to, gdzie mnie boli i wskaże, w jaki sposób ten ból rozwiązać. To nie jest dla każdego handlowca. To nie jest sytuacja, którą każdy w pierwszego czy drugiego dnia pracy będzie w stanie robić, ale to już jest ten poziom profesjonalizmu w handlu. Czyli sytuacja taka, gdy problem klienta jest dla ciebie hasłem do tego, żeby temu człowiekowi pomóc. Ty się skupiasz na tym, żeby znaleźć rozwiązanie i po drodze tego rozwiązania jest sprzedaż. Oj, wtedy jest ogromna wdzięczność po drugiej stronie. Wtedy zwykle się zdarza, że czynnik cenowy jest daleko, daleko w tle. Są takie sytuacje, ale kiedy one będą możliwe? Wtedy, jeżeli zbudujesz wokół siebie silny autorytet. Autorytet wiedzy, autorytet moralny, jeżeli ludzie będą mieć zaufanie do tego, że ty dobrze doradzasz. Wtedy rozmowa z tobą będzie im sprawiała przyjemność, bo będą wierzyć w to, że ty im pomagasz. Jeżeli dzwoni pani Bożena, która załatwia im wszelkie ubezpieczenie, mówi, panie Bernardzie, słyszałam, że jest pan w grupie, która może mieć taki a taki problem, mogę panu przygotować propozycję tutaj, mogę panu przygotować polisę, to ja się cieszę, bo ona rozpoznaje moją sytuację i ona daje mi rozwiązanie. To jest tego typu sytuacja. Nieco podobna sytuacja, ale już łatwiejsza. Już można powiedzieć dla każdego, nawet dla mniej doświadczonego handlowca. To jest taka, gdzie klient już ma w ręce jakiś produkt i się zastanawia, czy to jest ten produkt, czy ja powinienem wziąć ten produkt, czy szukać alternatyw. Może ktoś by mi doradził, ktoś by mnie tutaj uspokoił, że te parametry są w porządku, że ja ten sprzęt będę w stanie podłączyć do mojej wieży, że ten program będzie synchronizował się z moją aplikacją i tak dalej, prawda? Czyli w tym momencie, jeżeli podchodzi do mnie w sposób dosłowny w sklepie, czy dzwoni do mnie, czy podchodzi do mnie wirtualnie sprzedawca i doradza, mówi, tak, tak, panie Bernardzie, tak, do tego, co pan potrzebuje, tak, to jest dobry kierunek, tak, to się panu przyda. Albo wie pan co, jakby pan dołożył do tej wersji oczko wyższej, to pan sobie zabezpieczy tą sytuację na przyszłość taką i owaką, prawda?
To jest też bardzo ważne, żeby mieć tego typu sytuacje. Wtedy oczywiście jako klient jestem zadowolony, że sprzedawca do mnie podchodzi. Sprzedawca, ale jak słyszycie, ja używam słowa sprzedawca, które można by zastąpić słowem doradca. W każdej z tych trzech sytuacji sprzedawca jest w roli doradcy. Ale w XXI wieku sprzedaż to jest sprzedaż doradcza. To tego typu sprzedaż jest tą sprzedażą, która jest skuteczna, ale która też sprawia radość obydwu stronom, prawda? Rozmawiamy sobie wtedy jak koledzy, czy jak przyjaciele, czy jak dobrzy znajomi, bo obydwie osoby są zadowolone. Osoba, której doradzam, jest zadowolona, bo znajduje rozwiązanie w tym, co ja proponuję. I ja jestem zadowolony, bo komuś pomogłem znaleźć rozwiązanie i oczywiście też zarobiłem. To jest jakby oczywiste. Pewną formą płatności, czy nawet wdzięczności osoby, której rozwiązałem problem, jest to, że ona ode mnie kupuje produkty czy rozwiązania. Można powiedzieć, zapłatą dla mnie jest to, że ode mnie kupiła, a dla tej osoby poszło rozwiązanie. Mam nadzieję, że to rozjaśniło troszkę obraz, rozwiało też chmury nad głowami tych z Was, którzy żyli czy myśleli w takich kategoriach: nie będę się zniżał do dzwonienia do klientów, to jest poniżej mojej godności, żeby żebrać. Słowo żebrać, prosić o sprzedaż, to nie są słowa ze słownika profesjonalnego sprzedawcy w XXI wieku. Jesteś doradcą, rozwiązujesz problemy, dostarczasz wartość i buduj sytuację, gdzie będziesz w stanie to robić, a wtedy zdarzy się, że prawdopodobnie większość rozmów, które będziesz wykonywać, to będą serdeczne rozmowy osób, które będą się cieszyły, że dzwonisz, nawet jeżeli 9 z tych 10 rozmów się nie zakończy tu i teraz sprzedażą, ale będą budować relację, która prędzej czy później doprowadzi do sprzedaży. Mam nadzieję, że to ułatwiło, że pomogło. Pogodnie Cię pozdrawiam. Cześć, cześć.